Cześć, z tej strony Piotrek, witam Was serdecznie. Za oknem mamy prawdziwą zimę. Śnieżnie, mroźno. Dobrze dla nas, dobrze. Dzieci też się cieszą. My jesteśmy u nas pod Jatą. Bo parę osób się pytało, jak tutaj u nas krowy na zimnym wychowie, że tak powiem, dają sobie radę. No także widzicie, ja im tutaj odsłoniłem, ze względu na to, że te mrozy były trochę większe, bo było ponad 20 stopni. Dlatego tutaj żeśmy blandekę zasłonili, żeby po prostu troszeczkę miały tutaj cieplej w środku. Tutaj, jak już żeście widzieli, one oberwały, także tam już nic nie dorabiałem, no bo też musi być wentylacja. Kilka słów może powiem o blandece, bo mówiłem, jak robiliśmy wiatę, ale powiem jeszcze, że ta blandeka kiszka jest. Powinna być blandeka grubsza, a tak to tutaj, jak widać pod słońce, po prostu robią się przerwy i tak jak ona przyszła w paczce, to później na tych zagięciach się słabo to, że tak powiem, słabo to jest, no. Najlepiej jest kupić jakąś używaną blandekę z tira i sobie zaadoptować pod siebie. No ja też kupiłem to, że tak powiem, przez internet. Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze, no ale to nic. Jak dziewczyny się mają, to jak widzicie, dziewczyny mają się dobrze. Jak to się mówi. Jedzenie dostają, wodę im dajemy taką ciepłą, bo woda ma jakieś 20-25 stopni. Moim tutaj z pieca mamy po prostu zrobione takie ujście, żeby ta woda, która się w piecu grzeje, żeby można było tutaj krową w razie co wlać, także wężem im wlewamy do wanny. Na początku tam żeśmy rano przynieśli, wiadomo, w wiaderkach, a później żeśmy wlali już do wanny, żeby to po prostu ogarniało sprawę, bo wiadomo, że rura na zewnątrz zawsze zamarznie. Nie ma takiej możliwości, żeby ona nie zamarzła. No i dziewczyny, jak widzicie, no. Dziewczyny dobrze. Jedynie co, to tutaj Ogit, dziewczyny i Angelkę troszeczkę gonią. A najbardziej goni Gonia i Limuzynka. One tutaj rządzą, niestety. Troszeczkę je gonią. Ale mam nadzieję, że trochę się to uspokoi. My też prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia lub na początku przyszłego będziemy chcieli odrobaczać. Ze względu na to, że no już też dawno żeśmy nie odrobaczali, to raz, a dwa, że to właśnie tak między innymi jak Odgit dziewczyny, jak Angelka dostają normalnie tak jak wszystkie. Te wyglądają krowy normalnie, a te są takie trochę chudsze i przypuszczam, że mogą być jakoś może zarobaczone. Nie wiem, w każdym bądź razie tak profilaktycznie chcemy to zrobić. Także to po prostu może nawet coś się uda z tego nagrać. Zobaczymy, jak po prostu będzie z czasem. Teraz też trochę takich porządków żeśmy robili i nie zawsze był czas na to, żeby coś tam Wam nagrać. Ale jesteście tutaj z nami na Instagramie, także tutaj osoby, które nas obserwują, są z nami cały czas w kontakcie. Wy też nieraz, jak coś tam chcecie się dowiedzieć, to zapraszamy. Zawsze tam coś się wrzuca. Magdalena, jak to się mówi, zawsze coś tam dodaje, żebyście na bieżąco tutaj byli, co my tutaj działamy. Wracając jeszcze tutaj do samego tutaj, że tak powiem, samopoczucia krów, no to jest wszystko dobrze, no. Teraz trochę zimniej, to i tutaj obornik jest suchszy. My tu też żeśmy nie wybierali półtora tygodnia. Tego obornika trochę jest, bo jakby były na samej ziemi, to by było słabo, znaczy się na betonie. A tak to troszeczkę tego obornika jest. No słomy im dajemy dwa razy na dzień, bo wiadomo, trochę sobie zjedzą, trochę sobie tutaj rozwalą i... O, już widać, o, już z rogami lecą. Zostaw ją. No i tak jest, i ta ma większe rogi jak Jareczek, a i tak Jareczek, no, tam będzie ją gonił. Sobie po prostu pozwadły troszeczkę. Mam nadzieję, że to się poprawi. Ogólnie dziewczyny dobrze, no najważniejsze, że nie ma tutaj wilgoci. Bo wiadomo, że wilgoć dobrze nie wpływa na krowy. Może być zimno, ale nie może być wilgoci takiej, nie? Bo zaraz się ja to robię, tam jakieś różne, że tak powiem. A to grzybica, nie grzybica i takie później są efekty. Też tutaj u tych naszych jałówek, spokój. U tych naszych jałówek małych, co żeśmy to kanciapkę robili, tam właśnie grzybica nam się wdała. Trochę może było za dużo wilgotno. Też już też żeśmy szczepili na to. Ale mówię, no zawsze coś się takiego, że tak powiem, może zdarzyć, nie?
A tutaj wiadomo, jest dużo większy przewiew, tam będę jeszcze musiał zrobić taką lepszą wentylację, bo mimo że z przodu tam jest tylko ta furtka, to wentylacja jest słaba i będę musiał to poprawić. Najprawdopodobniej jak będziemy zmieniali blachę, to wtedy coś tam wymyślę, żeby zrobić. Może zrobię taki jakiś kominek czy coś, czy może taką cagę, czy jak to tam się fachowo nazywa, żeby to po prostu sobie wywiewało. No coś będziemy musieli pomyśleć. Jeżeli chodzi tutaj o inseminację, no to wiadomo, że limuzynka jest w ciąży, bo ciąża była potwierdzona u Jareczek i Gonia. Były teraz inseminowane, bo powtarzały. No i Angelka nasza i tutaj git dziewczyna tak samo, że tak powiem, powtarzały, także będziemy je niedługo ustawiać. I tak jest, nie Angelka? Dziewczyny dobrze. Mój, niedługo będziemy im lać wodę, bo one wodę dostawały tutaj rano i przed południem, ale teraz zaraz będziemy obrządzać. Także będziemy także im tutaj wodę dawać ciepło, żeby się napiły. No też nie lejemy strasznie tej wody dużo, bo później one tej wody nie wypiją. No i ta woda zaraz zamarza, no wiadomo, do kilka dni trochę mrozu wyskoczyło. I wiadomo jak to jest, no inaczej tu się nie da. Tak samo jak są te poidła niezamarzające, mój kolega akurat je ma. Mówi, wszystko jest dobrze, ale co z tego jak rurka zaraz zamarza i mówi, to takie mówi, szyte za przybite mu wychodzi, nie? Ja akurat nigdy żeśmy poidła takiego niezamarzającego nie mieli, także nie mogę się do końca wypowiedzieć z tym, ale lejemy do wanny, żeby zawsze dostęp do wody miały. No i mówię, lejemy też wodę ciepło, ze względu na to, żeby teraz też one się tam nie przeziębiały. Też pamiętam, jak ja byłem mały, z ojcem żeśmy jeździli, jak konie były do Kętrzyna, to oni tam zawsze wodę dawali, to bodajże woda zawsze miała 15 stopni dla koni w zimę. Zawsze ta woda musiała być ciepła, no i my też taką lekko ciepłą wodę ja im staram się dawać. No z pieca po prostu bierzemy z baniaka. I tak to sobie wygląda. Ogólnie cały czas do przodu robota idzie, cały czas coś tam działamy. Może niedługo też tam z jakichś porządków zrobimy film. Będziecie zainteresowani. Mówię, no ogólnie nie stoimy, cały czas robimy. Cały czas działamy, no bo nie ma co stać, trzeba iść przed siebie. Trochę pandemia pokrzyżowała pewne plany. No ale to tak jak u wszystkich, prawda? Spokój. Ale to jak u wszystkich, no. Jest tak jak jest. Miejmy nadzieję, że to wszystko się, że tak powiem, zakończy i my jako rolnicy też troszeczkę tutaj odżyjemy. Także ja zapraszam Was na naszego Instagrama. Trzymajcie się, cześć.